mamy następny dzień. Czyli rozbiórka 406. O, tu wszystkie węże są porozczepiane. No, one sobie idą tu z wysielnika, tu. Tu nie wchodzą w te plastikowe kondony. Później tu włamanie i tam zawijają do rozdzielacza. Także są takie długie przez całą maszynę. No i teraz cały ten element wachliwy. O, to może pokażę. O, tu już jest rozkręcony. Tu jest taka fajera duża, która to trzyma. Tu są podkładki selekcyjne. I tam dalej jest uszczelniarz. Tu jest marowanie, którego chyba ktoś nie używał. I przez to tak trzeszczy. Ale nie wiem, no. Jak otworzymy, to wtedy wiedział, czemu trzeszczą. Także teraz będziemy próbować tym rozjeżdżać. Jechać gdzie? Czy tam pod maszynę to bardziej? No to pod, F, no można na dół. No i tak maszyna wzięła rozwód, przednia rama z tylną. Podział majątku. Wszystko. Flaki wiszą. Oczywiście, jak to zwykle przy rozwodach, flaki są rwane. Tak się kończy rozwód. Tak się kończy rozwód, zawsze są straty. Nikt nie jest wygrany. No i tam siedzą tuleje stalowe i uszczelniacze. Plus te podkładki selekcyjne. Takie dwie. No to suchutko. Tam jest suchutko, nie? A smarowniczka jest, ale tu pod tymi wężami może i ktoś nie było widać, komuś się nie chciało schylić. Tam gdzie węże to było pełno. A tutaj nie ma tulejek, nie? Nie ma, tu nie ma. Tutaj nie ma tulejek. Ale tu dosyć ciasno było, tam najgorzej. No patrz, tu jest siłownik na Europę, na prawo skręt, na prawy stronny ruch, a tu jest na lewo stronny. Dobre, nie? Ale patrz, to przynajmniej widać, jak wychodzi odlew z tego, z odlewni. No. Jakaś dziurka i później jest przerabiana na taką. Odrabiane dopiero. No, ale podejrzewam, że może wiesz, do jakiegoś małego wozidła albo do czegoś i wtedy stosują może dwa siłowniki, żeby był układ mocniejszy. No bo tak patrzę, to w ramie to nie ma. No, ale tam wystarczyło przyspawać uszy i, no, i mogłyby być dwa siłowniki, nie? Miejsce jest. No. To robią do kilku maszyn? Tak, może robią to do kilku maszyn. Bo to już jest trochę rozrzutność materiału. Takie uszy odlać i co? Dobra, to obczyszczę, to koło szykuję. I teraz może.
Ja już mam brudne ręce, to sobie pobrudzę. Przyjdzie nowe sporzeń, trzeba będzie to pomierzyć, a żeby to było ładnie zrobione, to by trzeba osiowanie też tu robić w tych uszach. Bo tak się złożysz, to tu jak zostanie pół milimetra, to wiesz jak to będzie widać? Będzie bardzo widać. Nasze koła będzie widzieć. Dzień dobry i mamy czwartek. Godzina za 15:05. Sorki za to machanie kamerą, miałem ręce zajęte. No, my jesteśmy załadowani na wyjazd do kompaktora, na montaż pompy wtryskowej, turbiny, kolektorów, na czyszczenie silnika i na dokończenie przeglądu. I na klimatyzację, i zamontowanie akumulatorów. Także na miejscu trochę dokładniej opowiemy, co będziemy robić, ale zakres mamy dość duży. Jest przynajmniej super rancko, bo jest mega ciepło. No witajcie, witajcie. My już jesteśmy przy maszynie. Będę kręcił telefonem, bo niestety uszykowałem kamerkę. Wyłożyłem ją na stół w warsztacie, żeby nie zapomnieć. No i zapomniałem. To taka scena mniej więcej jak chwilę, że była, miał przynieść siarze tą drugą połówkę tego banknotu. A wyjął połówkę wódki, ale ja nie o tym. Tutaj tak, zaczynamy to wszystko czyścić. Tu już jest ropownicą, wszystko ładnie zmyte. Te komory na tyle, ile się dało tu dojść, są zmyte. Tam powoli olej z miski datuje. Tylko że tak, maszyna stała 3 tygodnie czekając na pompę wtryskową, która była zabetonowana i zaklejona nagarem. I wygląda na to, że ten nagar głównie w tym silniku wziął się stąd, że ma przebicie gdzieś płynu do oleju. I nie sądzę, żeby to była chłodniczka, wymiennik ciepła, który jest tu w tej obudowie, bo wtedy byłby płyn zanieczyszczony, a tam widać w bańce stoi płyn spuszczony, który żeśmy spuszczali z układu i on jest czysty, więc raczej tamtędy nie ma przebicia, czyli wyciek oleju, znaczy płynu do oleju jest albo na pompie wody, która widać, że wymieniana była, bo nie jest pomalowana na siwo tak cały silnik, czyli kiedyś tam była wymieniana, nie wiadomo kiedy, i leci albo tam na o-ringach, reparaturce lub jest jakiś otwór wypukany przez kawitację, albo leci na któreś tulei. Także tak czy tak mieliśmy tu w zamiarze zdjąć miskę z racji tego, że myjemy ten silnik i cały ten syf zbuchujemy na dół, to wiadomo, tego nie zostawisz, więc będziemy wyrzucać teraz rozrusznik, który siedzi sobie tam, zrzucimy miskę, wyczyścimy tą miskę, założymy całą skrzynkę z klimatyzatorem, tam gdzie jest bateria ogrzewania i chłodzenia, parownik. Założymy tam węże, zalejemy sobie maszynę płynem, wtedy weźmiemy się po tym wszystkim, jak nic nie będzie od razu widać oczywiście, to weźmiemy się za montaż pompy wtryskowej. Jak zamontujemy pompę wtryskową, to może w tym czasie gdzieś nam się ten płyn pokaże. W momencie, kiedy mamy zdjętą miskę, tam od spodu jest sporo miejsca, więc jak tam jest, jak tam wleźć, obejrzeć to sobie, to może się uda zweryfikować, w którym miejscu ten płyn do silnika się dostaje. No bo generalnie cała robota nie ma sensu puścić maszynę z przeciekiem płynu do silnika, bo ona się zabetonuje, wszystko się od nowa, więc nie ma to sensu. Szkoda tej nowej turbiny, szkoda tej pompy po remoncie i także tak to wygląda. No, no i później jak odkryjemy wyciek, no to się płyn spuści z powrotem. Mam nadzieję, że to jest pompa, więc pompa to nie jest problem, w terenie to bez problemu zrobimy, ale jak się okaże, że cieknie na któryś tulei, no to już jest inny temat. Rzeźbienie tego silnika tu w maszynie nie ma najmniejszego sensu i podejrzewam, że wtedy będzie jedyna słuszna decyzja, demontaż silnika i rozbieranie góry głowic i sprawdzanie tego, no bo jeżeli na którymś tam o-ringach leci na tulei, no to jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe o-ringi też będą zdechnięte, ale mówię, to jest taka czarny scenariusz, mam nadzieję, że tak nie będzie i że będzie problem tylko i wyłącznie na pompie wody. Bo którędyś ten płyn się dostał. To abyśmy ostatnio, to właściwie tego płynu nie było widać tak fizycznie w oleju. Olej był no, czarny, wiadomo, były tu nagar na dekielkach, ale to jeszcze nie wskazywało tak wprost, że to jest wina płynu, który się dostaje do układu. To może po prostu być wina, nie wiem, gorszej jakości oleju i też takie nagary się w domu osadzasz. Szczególnie na górze silnika, na deklach zaworowych i w tych górnych punktach silnika spalinowego. No, a teraz jak maszyna 3 tygodnie stała i dzisiaj pierwsze co tam stoi na dole banieczka, właśnie olej zlatuje sobie powoli do bańki, no to zleciało praktycznie około
może 4, może 5 litrów płynu czystego, zupełnie się odseparował od oleju i oczywiście z racji tego, że jest cięższy, to siedział sobie na dnie miski. Także płyn zleciał bardzo ochoczo, olej już teraz leci trochę mniej ochoczo, bo jest zimny i taki trochę glutowaty, bo to wszystko tak długo stoi. No i także no, taka widzicie sytuacja. Także może stanąć na tym, że te maszyny dzisiaj uruchomić ją, mam w zamiarze uruchomić, tak czy tak, nawet jak jest ten wyciek, to ją odpalimy na chwilę bez płynu, żeby zobaczyć tylko czy chodzi. A trzeba będzie po prostu do tematu wrócić. Jeżeli będzie pompa, to tą pompę dzisiaj wyjmiemy, zdejmiemy i później tylko pozostanie montaż, więc to nie jest jakiś tam wielki problem. To nawet... Na chwilę odpalić nawet... Tak, tak. No, chodzi o to tylko, żeby odpalić ją na chwilę, nawet bez płynu, żeby się to wymerdało, nawet nie wiem, czy tę pukankę już teraz by było warto lać, bo nie będziemy w stanie tego silnika rozgrzać, no bo bez płynu go odpalisz na chwilę, nie? Poza tym on ma czujnik w zbiorniku, by trzeba go tam zmoskować, bo inaczej ona i tak po 10 sekundach będzie gasła, nie? No i także to takie problemy. Także to takie, o, tu już jest dekiel wymyty, wygląda tak, dekielki zaworowe wyglądają tak, a gluty silnikowe wyglądają tak, już troszeczkę psikłem, zobaczymy, już troszkę jest czyściej. No ale widzicie, generalnie tak to wygląda. Tutaj dół, gdzie pompa truskowa pójdzie, już jest wstępnie wyczyszczony. Teraz Sebastian wydmucha tę górę. No i bierzemy się za ten. Ja bym odkręcał rozrusznik, a ty wejdziesz i już zaczniesz kręcić miskę, nie? A ja tu rozrusznik tu sięgnę z tej strony, bo z tamtej strony filtry powrotne przeszkadzają i jest gorsze dojście. No to miskę to pasami jakoś, nie? No to jak wiesz, zostawi się na tam powiedzmy dwóch, trzech śrubkach na samym końcu już poluzowaną. I rozciągniemy sobie pas i na pasie ją ładnie opuścimy, nie? Jeszcze olej będzie... Mi się wydaje, że na jednym, bo wtedy powiedzmy ty zejdziesz na dół, ją gdzieś stabilizował, a ja tu od góry będę pas odpuszczał i ją ładnie opuścimy sobie, nie? Bo ten olej tak nie mrawo leci, że tam może z 20 litrów zleci, ale ona i tak sama w sobie nie jest lekka, bo jest z grubego aluminium. Amelinium z grubego jest. No i tyle. No, także... Tu całą górę, ile się dało, jest już umyta. Tam jeszcze teraz będzie właśnie zmyty rozrząd. Dekiel kryjący rozrząd już jest ładnie też wycacany, wymyty. Wszystko za co? Pozostaje zdjąć rozrusznik, zdjąć miskę, wymyć jeszcze, obejrzeć spód. Zakładam klimatyzator, lejemy płyn. Bierzemy się za pompę, w tym czasie obserwujemy, gdzie płyn leci. Mam nadzieję, że z pompy. Kurde, oby tak było, bo normalnie chyba dostanę czegoś, jak będzie leciało na tulei. Bo... Silnik mamy pomyty, tam klimatyzator jest zamontowany, węże przykręcone, tam już silniczek nadmuchu podłączony. Tu mamy silnik tyle, ile udało się wymyty. Tu stanowisko, w którym będzie siedziała pompa. I tutaj to wszystko wyczyszczone. Pompa przygotowana. O-ring wsadzony tutaj nowy, ładnie. To co, uszczelnia kanał smarny. No i cóż, tu Sebastian kręci te. Kręci michę, a już prawą stronę odkręcił, została jeszcze tutaj lewa. Trzeba wywalić rozrusznik, jeszcze trzeba będzie wywalić podstawę ze sprężarką od klimy, bo niestety zmieścić się to wszystko nie chce. A wiesz co, jakbyś podstawę odkręcał, to poluzuj tę sprężarkę, bo później nie, jak jej nie poluzuje, to odkręcić odkręcisz, ale później znowu nie załapimy, bo będzie prężył pasek, nie? Więc i tak trzeba podstawę wyluzować. A ty będzie teraz to? No teraz pewno ten filtr trzeba będzie wywalić olejowy i tam będzie ładne dojście wtedy, nie? Dobra, ja tam mam przygotowane, wsadzam pompę. I naszym oczom ukazał się las. Las. Krzyżem rozpaczy. Obraz nędzy i rozpaczy. Czy powiem, że no, spodziewałem się brudu w misce, ale kiślu to się nie spodziewałem. No olej zleciał, nie? Nie, płyn zleciał. Płyn, bo no, płyn się oddzielił przez 3 tygodnie. Także to jest sprawa, to musiało już chodzić dłuższy czas. Sobie takie mieszadełko znajdę. To na wierzchu rzadkie to jest zmywacz, którym żeśmy górę silnika zmywali. Smalec dobry. Skawa by się usmażył. O matko. Takie coś tu mamy. Lepik. Prosto na dach. O.
O, także teraz plan jest taki, że ja się biorę za montaż pompy wtryskowej, a Sebastian zaleje płyn chłodniczy i mam nadzieję, tak jak mówiłem wcześniej, że to będzie problem na pompie wody, bo którędyś ten płyn tu przewędrował. Wideo i nagrywamy. O, tu mamy krawędź bloku. Cylinder pierwszy, strona lewa od strony koła zamachowego. Przyczyna się znalazł. I tutaj spierdziela płyni to konkretnie. Tam się zawija spod tulei i kapie. Także decyzja teraz zapadła tu z kierownictwem, że ściągamy głowicę pierwszego cylindra, wywalamy tłok korbowodem. Wywalamy tuleję i patrzymy, co tam pod spodem będzie. I zwijamy się do chaty. Zarzucimy miskę tylko tak na sztukę, żeby tutaj w dziurę nie wiał piach i brud, bo tu się kurzy chwilami dość intensywnie. I tyle. I maszyny dzisiaj nie uruchomimy, niestety. Bo z takim wyciekiem to byłoby kompletnie bez sensu to puszczać. Znowu by się z oleju kisiel zrobił. No już tak na koniec stanęło na tym, że tak mówiłem wcześniej, płynciek z tej tulei, jest ta głowica, jest zdjęta, kolektor wydechowy poluzowany, wyjęty jest tłok z korbowodem i tuleja jest wybita. No i okazało się, że zjadły się i pościnały o-ringi. No także teraz trzeba będzie pozamawiać części i przyjechać jeszcze raz. No, tu mamy zamontowaną na gotową pompę wtryskową, nową modlę silnika. Tutaj cały ten dekiel kryjący rozrząd założony. Tutaj spływ od turbiny założyłem do góry nogami, żeby rurką było w dół, że coś tam nie poleciało. Resztę otworów mamy pozabezpieczane. Klimatyzację mamy zmontowaną. Nie nabitą. No, także tak to wygląda na tą chwilę. Także zostało nam zabezpieczyć dół silnika, żeby się tam nie kurzyło, bo jak widać tu tym śmieci to się trochę kurzy. Zabezpieczymy sobie po prostu dół, żeby się tam nie napyliło niepotrzebnie, bo on i tak już jest dosyć uświniony ten silnik. Godzina 3:30. No właśnie Sebastian wszedł, ładną różową folijkę jakoś rozpostrze. No jakoś na 4 śrubki albo coś, nie? Nie, no bo to jest srok. No, jeszcze zamkniemy, przymkniemy tę klapę, żeby przeciągów nie było, to będzie się mniej kurzyć. No i tyle, no. I niestety roboty nie udało się zrobić do końca. Nie było sensu tak wszystkiego składać, jeżeli płyn tam praktycznie ciurkiem leciał z tulei prosto do miski olejowej. No to witajcie, już tak wielki piątek. Pokażę nasz urobek, któryśmy przywieźli od klienta tam z wysypiska. Co widzieliście, ten glutowaty olej. Koniec końców wyjęliśmy tuleję. W takim odkurzaczu sobie żeśmy to wszystko przywieźli, znalezionym na śmietniku. Jest tuleja, klawiatura, śruby do wyczyszczenia, laski. Także jak pojedziemy, żebyśmy po prostu mieli wszystko już pomyte, poczyszczone. Głowica pójdzie do splanowania. Dostanie nową uszczelkę z jedną dziurką, czyli najcięższą, jaka w tych maszynach występuje, a wyciek był na o-ringach tulei. I tak, taki o-ring, ten był jako drugi od góry. Coś takiego tu jest, widać. Takie wyżarte. No i cały ten brzeg jest taki, cały tutaj taka jest linia poszczerbienia na tym o-ringu. No, także to jest ten lepszy o-ring, a tu jest ten gorszy. No, ten jest już w ogóle taki poszarpany ze wszystkich stron. Tu wręcz brakuje materiału. Więc pozostałych tulei nie leci, więc tam z klientem ustaliłem tyle, że skoro nie leci, to załóżmy, że jakiś czas będzie dobrze, bo generalnie
to żeby mieć taką pewność, że na pozostałych tulejach nie poleci za tydzień, za miesiąc, za dwa, za rok, to by trzeba ten silnik praktycznie wyjąć, rozebrać cały, przy okazji go umyć z tych wszystkich glutów, które się tam wszędzie poodkładały. Mówię, bo płukanka jest dobrą sprawą, ale tak jakby silnik był rozebrany i wymyty każdy podzespół, to że wiadomo, że żadna płukanka tego nie zrobi, tylko że to jest oczywiście ogrom pracy. Cały komplet uszelek i to wszystko. Po rozbiórce silnika to zaraz by się okazało, że jeszcze może to i koszty by się zbudowały, no jakby silnik jakby na to nie stanął bezpośrednio. Bo bezpośrednią przyczyną zatrzymania było to, że zablokowała się pompa wtryskowa, no ale pompa wtryskowa zablokowała się przez to, że silnik po prostu w środku zaszedł tym całym szlamem, który tam widzieliście w misce. No ale na dzień dzisiejszy jest taka decyzja, że robimy tą głowicę, wymienimy sobie te o-ringi, założy się nowy tłok, tuleje. I tyle. No tutaj rozlecimy z 406 JCB. Tu na ten zniszczony otwór mocujący siłownik podnoszenia masztu już jest założona wytaczarka. Tu idzie powoli demontaż węży, właśnie pierwszego węża Sebastian montuje i tu generalnie te węże wszystkie w którymś tam miejscu mają przetarcia. No. Tu widać druty na wierzchu. Tu widać druty na wierzchu i tak każdy albo gdzieś jest przetarty z drutami, albo już gdzieś jest mocno wyciśnięty w miejscu, gdzie był założony był chwytacz, więc myślę, że już przy takiej rozbiórce, jak ta jest przy tej maszynie, no to by było chyba bez sensu te powyciskane, pouszkadzone przewody, jeżeli wyglądają nawet niektóre jeszcze w miarę zostawiać, nie? Panie Majster? No później ciężko będzie wymienić. A później, bo wyjąć je pojedynczo, to jest tutaj masakra w tej maszynie. No, da się to zrobić, ale to naprawdę trzeba się umęczyć. Jak to wszystko już później jest pospinane, włożone tam przez ten cały korpus wahania tego mocowania tam przez środek i tu do rozdzielacza, przez te wszystkie uchwyty. Jest to oczywiście wykonalne, ale będzie to mega utrudnione. No. Teraz jest maszyna rozebrana, jest dostęp do tego elegancki. No, także tak wygląda front robót w piątek rano. No, Volvo jest zakończone. Tomek zrobił wymianę rozrządu i paska alternatora. Tam wypatrzył, że z czujnika leci olej, z rozdzielacza leci olej, tak widać nakapało. Ale tu, żeby praktycznie rozdzielacz te wycieki zrobić, to by trzeba go wyjąć, umyć, rozebrać, powymieniać o-ringi, więc tu klient jakby deklarował się, że nie ma na to czasu, żeby maszynę postawić na taki zakres, więc nie robimy. Przytrzymam ci. A i spadła ci miareczka. Miarka powinna. Chodź tu miarka. Mierzymy sobie. 436 też. Tak samo jak tamten, nie? No, czyli robimy drugiego takiego samego. Niby niepozorna maszynka, ale grubo ponad 4 metry. Jeden wąż. Jakby tak ktoś miał to na oko oszacować, jak to było wszystko skręcone do kupy, to by mógł powiedzieć 2,5 metra może. A tu proszę, 4,36. No, robimy to na dobrym jakościowo wężu. To jest Gates. Tak jak widać. 330 bar, oryginalnie też taki tam był zamontowany, więc jest naprawdę wąż dobrej jakości.